Witam kolegów hodowców. Czas biegnie nieubłaganie. Jak słychać piski. Czas obrączkowania młodych. Tutaj gołąbki czekają na jedzonko, wody nie mają i stoją już na baczność. Oczywiście nie ma wody i gołębie stoją na baczność. Będę obrączkował młodziaki po gołębiach lotowych. Trochę to jest roboty, bo nagle tu jest po kilkudziesięciu parach gołąbki do obrączkowania. Także wszystkie mutki teraz będę obrączkował w ciągu 3-4 dni mniej więcej. Parę jest trochę młodszych, ale za 3-4 dni, że tak powiem, dojdą do odpowiedniego wieku. Tu najstarsze to już takie, że tak powiem, bobaski. Już kurczę, trzeba na siłę obrączkować, bym to poprzegapiał. Ale to nie chce mi się obrączkować, żeby potem obrączki nie pospadały. O. Ładnie, elegancko rosną. I tutaj będę po jednym, są porozkładane, żeby ładnie sobie rosły. No, jeszcze jest czas, żeby zaobrączkować, ale tutaj już dłużej czekać nie można. O, pióreczko, podważymy pióreczkiem, pazurek i młody będzie z obrączką. Gotowe, bobasek ma obrączkę. No i kolejny. O, nakarmiony. Choć nie do końca, bo tu woda i karma się skończyła. Teraz to jedzą jak głupie, wiadrami trzeba sypać. Takie są żarłoki. I jedziemy dalej. Następny. Ja mówię, te na starszaki największe, a to jest samiec. Widzę, grubą nogę ma grubszą. Tutaj elegancko. Z tymi młodymi nie ma już żadnych kłopotów. Obrączki się rozplątałem i kolejny. Jedyny kłopot, naciągnąć mu to na nogę, bo już jest gruba. I będzie się trzeba nagimnastykować teraz. Udało się. Bywało już gorzej, ale ten już ciężko, ciężko. Widać, chyba samol to będzie, bo noga gruba. I w tym samym wieku młode, niektóre się obrączkuje jeszcze elegancko, gładko. A niektóre ciężko, tak samo jak są małe. Niektóre są malutkie, a strasznie ciężko jest zaobrączkować. Nie wiem, czy koledzy to zauważyli, ale nie wszystkie się tak samo fajnie obrączkuje. Te, co mają czasami takie grube nogi, są malutkie, a noga już gruba, już ciężko. A czasami takie większe się bez problemu obrączkuje. Z tym sobie jakoś poradziłem, ale już to było na granicy. I po kolei gniazdo po gnieździe. Przegląd młodych i obrączkowanie. O, takie wszędzie młodziaki. Te są. Ten jest mniejszy troszeczkę, ale noga też grubaśna. Młodszy, a jaka gruba noga do zaobrączkowania. O, ale się udało. Ale grubasek ładny. I tak, wszystkie mutki tutaj będę obrączkował. Także aktualnie u mnie na gołębnikach lotowych tak wyglądają młode. Wszystkie gołębie, wszystkie pary mają takie młode. Które mają jajka, to właśnie młode zostaną porozkładane. Przede wszystkim miały w jednym wieku takie młodziaki. Także one będą dorastać i myślę, no, że po weekendzie majowym, po pierwszym locie, gołąbki młode zostaną wysłane, bo są pozamawiane, odłożone do gołębnika lotowego dla mnie i będziemy przechodzić na wdowieństwo. Także trzeci lot będzie od wdowieństwa, a pierwsze dwa loty będą z młodych. Je pierwszy na pewno, a drugi zobaczymy, jak to będzie rosło. Ale myślę, że nie wszystkie gołębie zdążą wychować, także od trzeciego lotu myślę, że dopiero wszystkie gołębie pójdą na wdowieństwo. A wcześniej to będą razem z gniazdówki, z jednego młodego. Także taką metodą mam zamiar lotować i idę dalej obrączkować. Wracam do pracy, pozdrawiam kolegów. Dobry lot. Krzysztof Trzaskalik, 513 812 854.